Yo, cześć, siema, końcowie, z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku o tym, że skinki już sobie powoli wracają do cen i powoli rosną, także zapraszam do oglądania, powiem co i jak to wygląda, no i zapraszam oczywiście na stronę SkinsMonkey, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samej wpłaty 35%, także naprawdę spore bonusy, jeżeli chcielibyście swoje skiny wymienić, to jest to strona idealna do tego. No i również sporo craftów, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie egzotyczne crafty, można tutaj znaleźć, także zapraszam, link macie w opisie. A my przechodzimy sobie do Steama i przechodzimy do skinów, bo jesteśmy na w sumie której? Piątej stronie na Steamie. No i w jaki skin nie wejdziemy, będziemy... Na jaki skin nie wejdziemy, będziemy... Tak trochę zrymowane, ale będziemy gdzieś tam zauważali tendencje wzrostowe. I to nie jest odnośnie tylko jakichś najbardziej popularnych playskinów, ale generalnie w sumie wszystkiego. Wiadomo, że skiny ładnie wyglądające będą rosły szybciej, bo jak wiemy, że tak powiem, zapotrzebowanie na playskiny w CS2 zaczyna mocno wzrastać. No i tutaj te wzrosty są naprawdę widoczne. Gdzieś ta tendencja już się przed jeszcze wejściem tego CS-a gdzieś tam się formowała. Chociaż nie, chyba już nawet w dzień tego. Ale nieważne. W każdym razie te skiny powoli rosną. Ja bym jeszcze ich nie sprzedawał w tym momencie. One jeszcze bardziej urosną. A kiedy wyjdzie już oficjalnie nasz CS2, no to wtedy będzie największy boom. Także nie ma co wyprzedawać się z tych skinów moim zdaniem teraz. Jeżeli ktoś kupił pod inwestycję, to bym jeszcze je trzymał. A jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył kupić, nie wydaje mi się, że, teraz jest jakiś najlepszy moment na kupno skinów, więc wstrzymałbym się z tym. Ale no, wydaje mi się, że też lepszej okazji przez jakiś tam najbliższy okres nie będzie, chyba że będą jakieś dołki. No ale wtedy oczywiście was o tym poinformuję, także po prostu śledźcie kanał. No i to w sumie na tyle, takie krótkie info, ale wydaje mi się, że całkiem przydatne, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam na Steama nie wchodzą, to wiedzą co się dzieje. To na tyle, trzymajcie się, yo!